No i lecimy z 17 odcinkiem. Ładuj się, gość. Coś internet mi wywaliło niestety i nie mam tu internetu, ale tu nie jest chyba potrzebny internet zbytnio do niczego, chyba że jakaś aktualizacja by była. Aktualizacji tak teraz nie zrobię, więc bywa. Oddalić trochę, żeby światło aż tak nie odbijało się. Czy da się to przewinąć? Chyba nie. Miałem sobie już wczoraj zrobić live'a z Ghost of Tsushima, czyli w niedzielę. No ale niestety net zaczął coś odwalać i od 13, przynajmniej od 13 obudziłem się i to zobaczyłem. Do 22 net tak nawalał, że miałem 500 pingu. Chyba z 3 do wnoadu i 0,1 uploadu, coś takiego. Przez co nawet nie mogłem nic pooglądać ani nic. Znaczy oglądałem sobie tam na telefonie, na necie. Z telefonu. Netflixa sobie pooglądałem. A dobra. Jeans szuka sojuszników, którzy pomogą mu. Coś tam. A, tu zakończyliśmy, dobra. Chwilę temu z tego statku wyszliśmy z osobą, której nazwy nie pamiętam. Tym jego znajomym. Gdzie by teraz pójść? Tu bym trochę poszedł najpewniej. I tu pójdę w sumie. Ile to jest? 390 metrów, dobra. Koniec chyba wołał tym. Dwa pady sobie naładowałem przez noc. Jeszcze mam trzeci. Nie wiem jak tam wygląda u niego bateria, ale dwa starczą mi, jakbym robił sobie nawet z 10 godzinnego live'a. Tym bardziej, że mógł po prostu na przemian, to bym mógł w nieskończoność grać. Spoko jest mieć minimum dwa pady wtedy, jak się robi takie dłuższe sesje. Albo właśnie, nie wiem. Okej! Okay. To było ciekawe. Albo się robi jakieś dłuższe sesje. Ja nie mam dlatego, po prostu mam dlatego, że czy to z siostrą, czy to bratem grałem sobie w Crasha. To postanowiłem kupić trzy, żeby zawsze można było w razie co podgrać we trzech. To Crasha CTRNF. Chciałem tylko sprawdzić, czy da się to robić. Szkoda, że one nic nie dają. Sorry, jelonek. To chyba był jelonek. To będzie w dupę mnie. No tutaj konikiem muszę już sam zejść. Oj, dobra. Nie, dobra, myślałem, że nie zejdę już. I let's go. Muszę ulepszyć sobie katany, bo już raczej mogę ulepszyć. Nie mam chorągwi żadnej, sorry. Mogę raczej już lepszyć katany znowu, więc miło. A jak nie, to ulepszę sobie pancerz czy coś. Ale wolałbym katanę, bo jednak większy damage by się przydał bardziej niż... Nie, w sumie ulepszenie ubrań też spoko da. Bo to da chyba w warce w zwarciu, jak dobrze kojarzę. A, ten nawala tu. Gdzie to był kowal? Tu jest ten. Oj, nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ta wioska. Gdzieś tam mi się wydaje, tam. No, w stronę kupca muszę iść. Mam nadzieję, że płytę będzie można odtwarzać na PS5. Tutaj zauważyłem zapasy. I tu chyba kolejne. Tak. Tutaj mamy jeszcze sporo do pozbierania, jakbym sobie postanowił obejść wszystko. Weźmy na przykład do tego domku, zobaczmy czy coś jest. A ta żywność mi się przyda. Znaczy zapasy raczej, niż żywność. Dobra, jest tam. Czy to do kupna żelaza, czy do czegoś. Sorry, że tak macham ręką, ale muchę próbuję odgonić. Dobra. To czytałem właśnie, co Taka mówiły, jak montowałem odcinek, że rzecz do wspinaczki mi przygotowuje.
No i mogę ulepszyć. Troszkę znowu damage skoczy. Nic miło. Łatwiej będzie walczyć. Dobra. Opcje, nie? Tak. Tu pójdźmy. 200 metrów to czemu nie? A może to być czasem lisia nora albo ten stojak z bambusami. A zawsze się przyda. Czy to na kolejny talizman jak lisia nora? W sumie nie chciałem wchodzić na dach, chciałem wejść do domu, bo chciałem zobaczyć, czy może coś w nim być czasem. O, u góry coś tam jest. I tu, na dachu. Dobra, ładnie skoczyłeś. Jak tu wejść? No jestem, czy coś na dole jest? Czy on nie u góry? U góry tak sporo było, bo tam były, nie dość, że na dachu była jedna rzecz, to jeszcze tutaj dwie na piętrze. Cześć prosiak. Hello. Tu były dwie rzeczy. Zapasy i len. Pytanie, jak wejść jeszcze wyżej. Chyba tak będę musiał, z dachu po dach. Znaczy z dachu na dach, a nie po dach. Zaraz przyszłam. Spróbuję doskoczyć. Au, cześć mi Higgs. No Polacy często są toksyczni w grach. Częściej niż nie Ruscy. Ruscy po prostu gadają ze sobą ciągle. Co wkurza. Znaczy gadają między sobą o kiwie czym. W tym sensie. Dobra. Gdzie to mam iść? Od plus 9 już zaczyna się spoko w Nostailu. Bo masz dużo ładniejsze skrzydełka. Liseł? Mhm. Liseł. Prowadź mnie, liseł. Mam nadzieję, że nie będziesz z żadnych parkurów robić. Bo jeszcze cię wyprzedzę. Dobra, już cię nie wyprzedzę, już jesteś za szybki. Ty, czasem jako uczalny nie mogłem ulepszyć? Czy ty będziesz teraz robić parkury? Liseł! Gdzie ty idziesz? W życiu bym tego nie znalazł. Módlmy się. No, medal jest spoko. Jeszcze tylko dwa. Jest liseł! Chodź liseł. Ostatnio oglądałem live'a na TV Gry. Z twórcami Shadow Warrior, jak dobrze mówię nazwę. Trójki, w ogóle fajna gra wygląda, może bym zagrał sobie. I tam się pytali ludzie w komentarzach, bo tam dało się pytać twórców. I się pytali, czy można pogłaskać lisy w grze. Co czuję, że to jest nawiązanie do tego. Tak mi się coś zdaje. Co to jest? Okej. Czemu tego nie ukończyłem? Oj, to ja mogę umrzeć czasem, ale... Albo stać HP raczej, żeby umrzeć. Przydałoby się z kimś zawalczyć, bo zaraz umrę od spadania. W którą stronę? Wezmę konikała, ale w którą? W tą, dobra. No to trochę przerąbane. Ja dołączyłem do famki sobie wczoraj. Miałem rekrutację. No i dołączyłem.
No, ML by mu się przydał bardzo. Cały zrobić. Mi się by przydał Oklusa w końcu zrobić. To nie jest problem. Tak samo, że mogę sobie kupić po prostu. To nie był chyba... To było jakaś... Inne, to bardziej mi kozę przypominało. Jeżeli... Tego. Jak on się nazywa? Sarne czy coś tego typu. Idźmy szlakiem. Czy to jest ich obóz? Czy to jest obóz mongolski? Oj, większy musisz bić mu. Zapasy i bomby, okej. Kunaje. Też spoko. Ale bym chciał powalczyć. Dlatego, żebym się mógł rozgrzać przed walką. Jakąś cięższą. Plus ten. Naładować sobie. Mógłbym. O, tu jest coś. Jestem w klatce. Co to jest? Nie ma tutaj nic. Może jakaś misja później będzie albo coś. O, i mogę ulepszyć sobie kolejną rzecz. O, tu są jacyś ludzie. Też bym to zrobił, ale nie pamiętam którym. Chyba w dół. Tak. Okej. A u mnie żona w No Sailu w końcu wbija 9-0 level. Obiecałem jej, że jak wbije... O, jest to jakaś odpowiedź. 9-0 level to zabiorę ją na 2 godziny na RP2. Albo akt 7. Z tym, że ona ma 8 AW, no to RP. O samuraj! Waka o yomu no ga jōzu to ukagaimashita yo. Jōzu to wa ienu ga... Toshika ni... Waka wa yomu. Hiyoshi no yu ni... Uta yomi ga orimasu. Shimura sama no o shirihai da toka... O hanashi o shite mite wa ikaga desu? Itsuka tachiotte miyo. Okej. Czy coś tu jest? Chyba nie ma. Cześć Supreme! W ogóle parę osób straciło suba, widzę na Twitchu. Bo jest 3 subskrybentów. A było... Na ostatnim streamku chyba 5. No z czego Prosiak i... Filipeł... niedługo powinni dostać. Bambus? Tak. I tu jest chyba żywność. Znaczy zapasy. Nie wiem czemu żywność mówię. Gdzie są te źródła? Tu do góry chyba trzeba wejść. Cześć Radek! Powiem ci, że jeszcze w Lola sobie później pograłem, ale wygrałem i przegrałem mecz, więc ostateczności jestem na zero. Ty, jak jasno się od razu zrobiło. Ładnie. I się tam pali coś. Czy to są dźwięki Mongołów, czy tego stawu? Dobra, nie umarł. Odpocznijmy. I o czym będziemy ona przedyskutować? Pomyślać. Po co mam tam iść? Junie w wyczerpaniu. A weźmy o Junie. Ja to oni ksaba de hiru oreru to wa. Ojiwe wa nan to iu daru ka. Może kiedyś się dowiesz. No i troszkę HP wleciało. Nie dużo, ale... Czym więcej, tym lepiej. Ale tam Mi X w ogóle nie poleci, Mi X. Dzisiaj czy chcę duo w nocy? O której zależy? Powiedz mi. W ogóle zabrałem się wczoraj w nocy, bo mi się nudziło i nie mogłem zasnąć za jakiś serial. Ktoś mi wiem polecał na live'ie Tytanów. To sobie zacząłem oglądać, jestem chyba na 5. odcinku. Not bad. Osobiście wolałbym coś z Marvela. Mam jeszcze sporo do Marvela poglądania. Bo bardziej interesuje mnie to uniwersum. No ale nie jest źle. Złe. No to możesz sam podekspić. Ja nie będę musiał marnować czasu.
Do trapera by się przydało pójść. Ale tutaj można też iść. Jakiś talizman przy okazji dostanę. Ja na razie się na nie zabieram za expa. Jeszcze te 3 odcinki z PvP, z P1 się muszę nagrać. Chyba inną osobę będę musiał znaleźć, może z mucicielem zrobię PvP. Nie ma dużo SP, ale... Co to jest? Dziki? Myślałem, że mnie zaatakują. Jakich Pokemonów? Dzikeł, sorry, że idę na ciebie, ale... Nie to! Zmień broń! O! Sorry, Dzikeł, ale z ciebie można ulepszyć kołczan. Nie! Nie daję dostępu nikogo do swoich kont. Żadnego. Nieważne, kim by on był. Nawet jak to by był mój kuzyn czy coś. Siadło! Nie będzie 4860 AW próg. Będzie... teraz jest, będzie 3847, potem 4859. Bo na 6.0 są mocne, mocne, mocne pasywki. Jeku, mega duża różnica jest. Na przykład u Wojakuszy. Więc będzie 5.9, potem będzie 6.0 plus po prostu. Nawet jak już będzie 7.0 AW. Czy to niedźwiedź? Czy Mongołowie? Czy obaj? Nie zabijaj Mongołów! Ej! Czemu on odleciał? Ej, on mnie nie widzi? On mnie na serio nie widzi? Okej. Okay. Najlepiej to było bić 90 level i pójść z nimi na wulkan. Spoko, spoko. Ja Pokemony ostatnio oglądałem sobie jakiś film na Netflixie, bo mi się nudziło. Coś tam Mewtwo. Chujowy jak na moje. Ale dobra. Nie mnie oceniać. Mi się osobiście nie podał, powiem tak. Czy on mnie prowadzi do tego, gdzie mam, gdzie ja idę? A tak po prostu rób na parę kont zadania. Nie rób jednym, tylko dwoma czy trzema na raz. Ty! Nurt rzeki mnie zrywa. No idę, idę. Awaterna, nani ga atta? Iie ni oshiirarete nyōmo to musuko ga mada iru n desu. Kazoku o oite kita no ka? Tatakaeru wake nai. Mushi ni miemasu ka? Yoshi, tasukete koyō. Aki. Miejsce zwane domem. I ktoś spalony. Nie wiem, zależy czy jedno konto czy parę. W którą stronę? W tamtą. Wiem, pamiętam, że to poleciałeś, może zobaczę. Tutaj? Nie będę skrytobójcą. Wujku, to dla ciebie, nie będę skrytobójcą. Ile pasków załadowało od razu. Popłaca. Ajo! Ja się dziwię, co jak go zabijam, ja mam tą nową postawę, wiatru. Co jest dobra na nich. Co oni się nie biją? Jakby mi level zmalał normalnie. Tak wygląda. Ach,
Tak, postawę wiatru dostałem. Tasha! Zobacz. Straciłem kunaj. O, tu ja mam. Postawa... Nie, ja mam teraz postawę wody. Tu jest postawa... wiatru. A tu kamienia. Kamienia jest dobra ogólnie do walki. Wody jest dobra na tarczowników, a wiatru na włóczników, że tak to nazwę? Osoby z włóczniami i ich właśnie hamaczugami. O, kunaje odzyskałem. Dwa. Czyli tego, co straciłem, plus tego, co mi skliknąłem teraz. Co to jest? O, dzwonki wieczne. Zapomniałem w ogóle o nich. Marde kihai ga nai. Soto mo miru ka. Żywność widzę. Gminie to, że wczoraj nie zrobiłem live'a, to dzisiaj bym sobie poszedł w Nostaila na maraton. Bo pytali się mnie, czy chcę. 1 plus 1 z Lenacki. Ale muszę już robić, bo już nie mamy materiału. Więc jeśli ktoś oglądał wszystkie odcinki, to jest aktualnie na bieżąco. No bo wszystkie live'y. Szukaj śladów rodziny. Ja tu widzę krew. Obojętnie czy zawu, bo to są zenaski. Czyli jedna, po prostu jeden nupek plus twoja postać. Coś tu jest? Ta lalka. Okej. Tak. To też. Bo ten odcinek nie będę mógł od razu sam zagrać, bo muszę ten od razu odcinek lecieć montować po live'ie. A live potrwa z 2,5 godzinki, więc tak do 23 z kawałkiem. A potem od razu lecę montować go. Po zmontowaniu i wrzuceniu można zagrać sobie. Radek. Może nawet live'a nocnego bym odpalił wtedy z LOL'a. Boś najlepiej bez live'a, bo łatwiej się wtedy skupić na grze. Ale nie wiem, się okaże. Jak tam będzie wyglądać wtedy sytuacja. Co tu jest? On tu jest? O samurai, to deshita? Dochira mo shinde otta. Nunen da. Tasukeru to oshatta. Ore mo shinu beki da. Kazoku o misteten da. Onore o semeru na. Dwóch no si o mui ni suru na. Onoshi mo mouko ni aragai, hito o sukutte yare. Stomemasu. Okej. Szybka misja. Miejsce zwane domem. Poszło. Ty, mam jeden punkt do oddania. A jo, bo ja chcę na... to jak mi ktoś pokona, to mogę podnieść się. Talizman pomyślności, co on daje? Nie mam niestety miejsc, jeszcze dwa mogę odblokować na talizmany, ale co on daje? Otrzymujesz dodatkowo 7,5% zdrowia przy leczeniu. Tak sobie. Ja mam sporo dołku tutaj. No przerąbane trochę. Ja mam dopiero chyba 40 boks. Bo na maraton żaden nie mogę się załapać, więc tylko z dziennych zbieram. A usiłemki sprzedaję na markecie. No jak na razie tylko jedna poleciała. Tu lecę. A no wiem.
U mnie najbliższe to będą opening Paimonów, później Kaligorów. Takie pewnie kolejności będzie. Raczej szybciej uzbieram te jeszcze jakieś 100 boxów Paimona niż 12 Kaligora. Najgorsze jakieś ominie mnie przez te 3 tygodnie. Muszę na wszystkich być. Bo wtedy będę miał albo 98, albo 99, albo będę musiał kolejny tydzień lecieć. Albo zrobić mniejszy. Albo wolałbym równą setkę lub więcej. Chyba słyszę mongołów. Już mocniej uzbrojeni mongołowie. To brzmi jak jakiś zabójca. Okej. To była ciekawa walka, coś łatwiej idzie. To nie dlatego, że katany ulepszają, po prostu tak dziwnie walczą oni. No właśnie nie wiem, chyba jutro wylosuję po prostu. Odpalę jakiegoś live'a z CS'a czy coś i wylosuję. Na nim. W tą stronę mam iść. Tu jest jelonek. Troszkę wezmę wyżej kamerkę, bo nie widać ilości kunai moich. Znaczy na odcinku i tak to montuję inaczej, bo kamerka jest nagrana z OBS-a, a obraz sam, przez co jest dużo ładniejszy na odcinku niż na live'a, jest z Recentrala prosto. I to, żeby było na tyle na 17 odcinku z Ghost of Tsushima. Mam nadzieję, że odcinek ci się spodobał i życzę ci miłego dnia, albo nocy, w zależności kiedy to oglądasz. Cześć!